Cześć, jestem Karla, a to jest Legacy w Disney 2. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli urodziny Woodsy, stanie się nastolatką i wybierzemy jej aspiracje, Ponadto też pani profesor Esmeralda stanie się emerytką, bo tam ma dosłownie 3 dni do tego. No i możliwe, że też pożegnamy się z Witoldem, bo ten jego pasek jest już w większej części zapełniony, ale mam nadzieję, że uda mu się spełnić ten jego cel życiowy i że chociaż umrze szczęśliwy, nie? <grym> Także zapraszam. No właśnie, bo Witold tutaj ma 58 dni, więc teoretycznie może tam, nie no może jeszcze trochę pożyje w sumie on tu już prawie jest na dziewiątym poziomie, więc kwestia tego, żeby teraz w poniedziałek poszedł i może nawet w poniedziałek dostanie ten awans, więc, więc no Teoretycznie chyba nie jest tak źle, ale lepiej się zawsze tutaj przygotować na ewentualną... ewentualność, co nie? Co do Alicji, to ja chyba w poprzednim odcinku tak się zastanawiałam, że może by mi tutaj jakąś pracę ogarnęła poza tym biznesem, ale tak w sumie teraz stwierdzam, że chyba jednak nie chcę. Monika, ty masz jeszcze dwa dni urlopu i musimy wykorzystać i wtedy sobie przejdziesz już totalnie na emeryturkę, ale do klubu pewnie i tak będziemy jeździć, bo no, jakoś tutaj zarabiać trzeba, póki mamy tutaj naszą boginię roka, no to niech to daje te koncerty, bo podejrzewam, że jak Monika umrze, to ten biznes pewnie zostanie, ale może z czasem, nie nie, nie wiem, czy coś tam innego wymyślę, czy, czy po prostu poczekamy na kogoś, kto znowu będzie tam jakoś się tą muzyką interesować. No i właśnie, nasza pani profesor Esmeralda, trzy dni masz do tego mm, i ty chciałaś tam to z tymi z tymi różnymi zwierzakami, a my dopiero co w zasadzie zaczęliśmy, bo Dakota Dakota jest właśnie tutaj na drugim poziomie, a od te, 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 te kariery zwierzaków ma mają chyba cztery poziomy, tak mi się wydaje, czy trzy poziomy? Ja nigdy nie pamiętam. Nie wiem, wydaje mi się, że cztery. Inocenty, jak tam sprawa u ciebie? Możliwe, że dostaniesz dzisiaj awans i też już jesteś na ósmym poziomie, także w sumie lada moment i sobie osiągniesz ten swój cel życiowy, no to dobrze. A Dalida, Dalida dopiero za zaczyna, ale ona też niedawno co stała się tutaj dorosłą, także. Też nie ma pośpiechu. No i mamy jeszcze naszą łucję, która zaraz za moment będzie miała urodziny. I tak jak wcześniej patrzyłam na tą jej osobowość, to strasznie ciężka. Nie za bardzo wiem, co tutaj wybrać. No, jest aktywna, jest lekko duchem, jest rzędliwa. Ta niechlujność, nieśmiałość to tak, tak, no, prawie powiedzmy, że to połowy, ale jednak no, no coś tam, coś tam dominuje. Więc albo zastanawiałam się nad bogactwem, bo jest w sumie taka trochę zrzęda. Ale nie wiem, czy ta lekkoduszność mi do bogactwa pasuje. Bardziej gdyby może była poważna, no ale tak z drugiej strony to jeszcze taką alternatywą byłaby albo aspiracja no nie wiem, może poszukiwania przyjemności, bo jest właśnie takim lekko duchem, ale no nie wiem, czy ta może nieśmiałość w tą przyjemność tak idzie, no nie wiem no Lucja, no czemu masz taką ciężką tą, po prostu ile bym tutaj nie myślała, tak no nie mogę nic wybrać i, i nie wiem co ostatecznie tutaj wy, wy, wybiorę, a w sumie już zaraz muszę decydować, także no będzie ciężko w sumie to Witold może się nauczyć do dożywotniego szczęścia, to wtedy chyba ten pasek aspiracji wolniej spada, coś, coś tak mi się wydaje, że to chyba tak powinno być, coś, coś, coś koło tego w sumie, także może się tak e, nauczyć, czemu nie. A ty dzisiaj nie miałaś iść do pracy? A nie, dzisiaj masz akurat wolne, dobra. I czy ten pies ma jakieś, a nie, komendy są wszystkie tutaj, które miały być, są wyuczone. Więc w zasadzie moglibyśmy sobie nawet tutaj jakiegoś zwierzaka kolejnego przygarnąć, bo w sumie, żeby były te dwa zwierzaki, tak, tak po prostu chyba jeszcze mamy miejsce, mi się wydaje. No, tutaj jest jakaś Alabama, geniusz, przyjacielska i agresywna jest. No to kurczę, z tą, asagry, asagry, a, agresy, z tą agresywnością może być problem, bo możą, mogą się często bić między sobą. Ale umie jedną komendę. O, jeszcze jest Pajda. O kurczę, co ty taka droga jesteś? Aha, dwie komendy i tutaj ten, zachowanie wyuczone, ale też jest agresywna to. No jakby to był jedyny pies, no to spoko, ale jak wiem, że tutaj mamy innego psa, to niestety no może być problem, nie? Ale może zaryzykujemy, może weźmiemy, może ją po prostu nauczymy tego, żeby była spokojna wobec innych zwierząt. No dobra, zaryzykujmy. Tak mi się spodobała jakoś ta Alabama i, i chciałabym ją tutaj mieć. Może to będzie prezent tutaj, pani profesor Esmeralda tak naprawdę bierze tego psa dla siebie, żeby tutaj spełniać swój cel życiowy, ale no niby dla Łucji, dla bo Łucja ma urodziny, także tak w ramach prezentu urodzinowego, Łucja dostanie sobie pieska, bo to właśnie jest taki malutki piesek, słodziachny, i pierwsze co, to znajdziemy tutaj dla, dla psa ten y, pracę. Tylko sprawdźmy, bo Ty masz, y, przeturlaj się, tak? Czy Ty też się uczyłaś? Też się uczyłaś tej komendy, ale mi się wydaje, że nie na pierwszym poziomie, tylko dopiero teraz na tym drugim. Ale to zawsze coś będzie, także poszukajmy tutaj dla Alabamy tej. Tylko jeszcze sprawdźmy, czy na pewno Ala, Alabama tak, bo ja czasami y, mam tak, że coś źle zobaczę i wydaje mi się, że dobrze zobaczę, i, i potem jest takie, że ca całe życie w błędzie i źle to czytam, i no tak, no nie. Tak i tu ogólnie Alicja, Monika i. i ten i Dalida nadal mają te takie... W sumie Dalida to teraz ma chyba dwie ikonki, tak jakby tą taką z pracy i tą, że jest gdzieś tam na tym. No czemu gonisz? No nie, no psiety! Weź zgań za wrogość wobec innych. Nie wolno! O czym ja tam mówiłam, tak, że, że, że tutaj mają te ikonki, jakby były cały czas na parceli publicznej, bo ja tam w poprzednim odcinku tak trochę, trochę zepsułam, bo tam skreśliłam i one niby przyszły wcześniej, ale ten... Ale to chyba jak pójdziemy następnym razem na parcelę publiczną, to się powinno wszystko ładnie stegować, nie? Monika, ty może coś byś porobiła? Nie wiem, weź oddaj gazetę na makulaturę, a nie tak stoisz przed tym domem i wąchasz powietrze. No bardzo fajnie. Tak widzę, że z tą Alicją nie jadę, Jak masz takie trochę te kontakty słabsze, to weź tam może zaprosił, może akurat przyjdzie. Dobra, przyjdzie to sobie pospędzasz czas ze swoją przyjaciółką. Czemu nie? O proszę, Dalida wraca i zyskuje awans, także jest już w połowie swojej drogi do spełnienia tego celu życiowego. I mogłabyś w sumie jakieś dalej tutaj od, tu Możesz kontynuować to swoje malowanie, to tam sobie kontynuuj, czemu nie? Oj, proszę bardzo, Innocenty też wraca z awansem. No to fantastycznie, no. Takie rzeczy to ja lubię. To... Co? Tylko jeden piorunek mają? Uuu, coś się chyba posypało tu w małżeństwie. A dobra, bo ją odrzuca brak pracy. Mhm. Znaczy nie, kręci ją brak pracy, a odrzuca ją jak dobrze sprząta. A on z racji, że no musi mieć to sprzątanie ogarnięte do pracy, wysoki, wysokie stanowisko ma, także tutaj widzę jakiś problem jest leciutko. Nie! Czemu ty nie graj na komputerze? No i kurdy, zdobyła jeden punkt logiki. Całe szczęście, że dwóch jej brakowało. bo przecież coś jej zrobiła. Idź się, odpręż po prostu. W takim razie. Ja sądzę, że tutaj trzeba jakoś ten może sprzeczkę zrobić, że Esmeralda by miała po prostu tutaj kłopot z tym, że Innocentemu idzie lepiej w pracy niż jej, że jest takim. W Kim ty tam jesteś w tej pracy? Adwokatem gwiazdorów, ono proszę. Takie światowe, ten stanowisko. Okej, 83 mają, także no tutaj nie za wesoło, nie za kolorowo. Czy ja nie miałam urządzać jakiegoś przyjęcia, bo tak coś mi się kojarzy, ale nie wiem czy mi się dobrze kojarzy. Może mi się źle kojarzy Esmeralda, serio poszłaś. Dobra, dorastaj dzieciak, dorastaj, dawaj, niech wszyscy tu przyjdą, niech wszyscy zobaczą. Esmeralda, wstawaj z tego łóżka, no no i przegapi urodziny córki. No to, to, to po prostu typowa Esmeralda, no. Na pewno odpada nam popularność, no bo jest raczej taka nieśmiała, a rodzina też odpada, bo jest żenliwa. To romansowanie byłabym skłonna dać, bo w końcu jest takim no lekko duchem. Powiedzmy, że no, jak jest aktywna, to też mi w sumie pasuje, że chciałaby tutaj ten w, w jakieś te iść, różne romanse. No i w sumie też jest żydliwa, więc mogłaby być na zasadzie, że po prostu nie, nie umie się zdecydować, dlatego romansuje z wieloma osobami, tak? Mam wrażenie, że Pogoń za Bogactwem może jej by pasowała, ale w sumie Inocenty tutaj miał to Pogoń za Bogactwem tak jakoś po prostu nie chcę mieć kolejnego dziedzica z tą aspiracją. Zaszalejmy choć trochę. A pragnienie zdobywania wiedzy, no, no, odpada, no bo ona jest lekko duchem. Także musiałaby być poważna do tego. Więc wydaje mi się, że. Bo dziedziczy charakter powiedzmy, że trochę w sensie aspiracje po swojej babci, po monice, bo tutaj pójdzie w romansowanie. Nie będzie umiała się zdecydować. To wszystko zasługa też Dalidy, bo Dalida też się nie umie zdecydować, i co? <grym> Wydaje mi się, że, że to będzie spoko. Ewentualnie jak pójdzie na studia, to będzie można to zmienić jeszcze. Nie wiem, może, może jak przemyślę sprawę i, i tutaj zobaczę, to. to... Jak się łucja znaczy, jak się Lucja zachowuje, to, to może zmieni jej tą aspirację. Tak, ja przyznam szczerze, że to, co ją kręci, to może być ciężko to ogarnąć. W sensie, żeby znaleźć kogoś z nakryciem głowy i z biżuterią. Ale też nie widzę niczego, co mogłaby mi dać, żeby to jakoś bardziej pasowało. Czy jakiś, nie wiem, konkretny kolor włosów, czy. No ona ma być taką zrzędą, tak? Bo jest rzędliwa, także niezdecydowana, więc, więc może to rzeczywiście być. Pewnie to potem mi utrudni tutaj wybrać Branie jej partnera, ale no trudno, żyje się raz. W ogóle mam wrażenie, że Alicji. I Monice, Dalicie trochę spadły, bo była w pracy, ale im trzem ogólnie potrzeby nie spadają przez to, że tak jakby gra cały czas postrzega, że, że, że one są na tej parceli publicznej, więc chyba zaraz musimy pójść do klubu, żeby one w końcu oficjalnie wróciły i żeby to się tutaj od, odtegowało, ewentualnie je po prostu zresetuje i może to pomoże. Ty już tutaj zmieniasz swoje priorytety, już chciałabyś pierwszy pocałunek, a nie jakieś tam szóstki w szkole. Aha, mieć 20 kochanków jednocześnie, no to, to idealnie pasuje tak do niej, że, że właśnie że ona się nie może zdecydować, co nie? No dobra, jesteś zmęczona, to dobra, idź spać tam na. Chociaż nie, 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 Zmień wygląd i kupimy ci ubrania codzienne. Okej, okay, no to to jest nowy wygląd UCI. Otrzymała i nową fryzurę i, i nowe ubrania, no bo trochę jej się urosło, więc no, 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 no logiczne, że dostała nowe ubrania, także, <noise> także ten. I dobra, wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, żeby tutaj Monika wraz z Alicją poszły sobie do klubu, czy kogoś, no Delidę te, te też musimy wziąć, bo ona też tam ma to takie um, oznaczenie, że, że niby jest na porceli publicznej, jak nie jest, także niech one we trzy idą. W zasadzie to by wystarczyło, żebym teraz wróciła do domu i, i po prostu to by było wszystko, ale wydaje mi się, że, ta, że tak jak zwykle sobie otworzymy ten klub i, i coś tam jednak zarobimy, co nie? No i znowu brałam to z czasem. No ale dobra, teraz przynajmniej widziałam, że to jak wybieram na spotkanie to jest z czasem, a na zabawę jest z bez czasu. No i niestety skończyły grać, bo się skończył czas, ale zaraz tutaj zaczną ponownie. Uh, słabiutko zarobiły. W zasadzie tyle co nic zarobiły, bo tam chyba tylko od Moniki poszło 100, i, i to chyba wszystko. O, mamy szósty poziom, spoko. Czy ja miałam w coś iść tutaj? Chyba w tą percepcję tutaj sobie wybrałam. Dobra, to idziemy. Dobra, jest w zasadzie piąta rano, ale to widzę, że ten pan czegoś szuka. To jeszcze temu panu pomożemy tutaj, i, i ten, i, i będziemy się zbierać do domu. Widziałam 600 poszło, ale to poszło chyba od Alicji, od Marii. Nie wiem ile poszło i jeszcze zobaczmy, ile Monika nam da. Całkiem sporo chyba. 600 też? Okej, okay, dobra. No to nie tak źle. Tak ogólnikowo to prawie 18 tysięcy zarobiliśmy na tym klubie. Więc um, patrząc na to, że klub kosztował 30 albo 30 tysięcy, albo 35 tysięcy, coś takiego, no to już prawie większość nam się zwróciła. To połowa na pewno, także dla mnie Git. Och, Dalida wygląda na to, że zyskujesz trochę sławy. Coraz więcej Simów widzi, że jesteś w porządku. Aha, do Dalidy. A, i Alicja nie jadek do Dalidy, że reputacja jej się. Po... A jaką Ty masz reputację tak, tak, tak w sumie? E, no co, całkiem nie w sumie, rzeczywiście. Witold, gdzie Ty posz? To nie jest Twoje łóżko. No błagam, do, in... do tego poszedł spać. A Pani prof... A pani profesor poszła spać do Alicji. No co to ma być? To chyba przez to, że tak się ten y, pani Esmeralda, y, profesor, y, no mogę mówić Esmeralda albo po prostu profesor, pani profesor, ale zawsze wolę ją jakoś tak pełnościowo tytułować, że pani profesor Esmeralda po prostu po tej kłótni z inocentem stwierdziła, że nope, ja z tobą nie będę spać. Weź się typie że no wydaje mi się, że tutaj ta kłótnia rodziców to na pewno w jakimś stopniu tutaj wpłynie na naszą Łucję. Że ona ma, że ona właśnie może z tej obawy, że y, jej rodzice się tak pokłócili i tak się nie dogadują, to ona po prostu nie wie, czy znalezienie życiowego partnera, z którym przetrwa się cały, całe swoje życie jest możliwe, dlatego ona tak chciałaby 20 kochanków jednocześnie, no. A ta już by chciała, że ten y, dziewczyna dopiero co stała się nastolatką, a ta już otrzymuje stypendium. No dobra, zaznaczę, chociaż może bardziej byś się chciała Skupić na psach, tak? Tak, ty jesteś tutaj miłośniczką psów, także nie. Esmeralda w ogóle się nie interesuje swoją córką, ona się tutaj interesuje swoimi psami. To są jej córki. Wydaje mi się, że trzeba by tutaj troszeczkę tą relację obniżyć. Tylko z tego co pamiętam, to się nie da e, kłócić. Nastolatek z dorosłym się nie może kłócić, ale jeśli nastolatek zobaczy, że rodzice tego właśnie nastolatka się kłócą, to wtedy powinny się chyba. Minusy pójść? A nie, to przy zdracie chyba i te minusy. Ale przy kłótni też jakoś tak są chyba niezadowoleni, tylko wtedy może pójść do obojga rodziców, ale jakoś to rozwiążemy, no. Dobra, i zaraz przetestujemy, jak to tutaj będzie z tymi kłótniami. centy, gdzie ty leżesz Nie, pście łóżka, no, typie. Typie, no. N nie, ta łucja chyba jest niewzruszona. Nawet powiedziałabym, że jest. A nie, dobra, dobra. Jed jednak, 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 jednak jest. I co, pójdą ci minusy? Yeah. dobra, no to ja po prostu sobie to ręcznie będę musiała zrobić, bo niestety gra nie daje takich tutaj możliwości, więc po prostu ustawimy to na powiedzmy, że 50 na 50, że tak ledwo ledwo są tymi przyjaciółkami no bo jednak tam z dzieciństwa coś coś, co, coś tam zostało ale no, no, no z reguły Lucja nie powinnaś być taka uśmiechnięta, ale pewnie jej się mina jej się zacięła i teraz będzie łazić cały czas taka nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku wy w końcu wróciłyście idealnie, nie ma tych wszystkich znaczków także ok, da się to naprawić po prostu ponownym pójściem na parcele publiczną, no dobrze. Ona z nim ma 81, a on z nią ma 100. I to nawet w sumie lepiej, że on jak gdyby nie widzi problemu w tym, że po prostu, chociaż też powinien trochę nie lubić skro, ona mu wygarnia to, że on radzi sobie lepiej od niej w karierze. No spoko, dostaliśmy lampę Gina. Okej, okay, dzięki. Dobra, Ucja, z racji, że to ty dostałaś tą lampę, no bo tutaj masz wspomnienie, to to raczej ty, i masz takie życzenie, pragnienie, żeby wypowiedzieć to życzenie, no to sądzę, że sobie możesz potrzeć tą lampę i poprosić o życzenie. Wydaje mi się, żebym wzięła, że daj mi urodę, bo to jej się po prostu przyda. No, ona ma tu zdobywać te. Tych 20 kochanków, jednocześnie, także wydaje mi się, że to to, to, to jej powinno pomóc. I wiesz, co, Lucja, wydaje mi się, że powinniśmy pójść na parcelę publiczną, żebyś ty kogoś sobie na przykład poznała, jakiegoś już, już ten nastolatka czy coś, żebyś tam zaczęła to romansowanie, co nie? Klasycznie kupuję sobie tutaj kulę i, i, i ten. I będę z tej kuli korzystać. Czy my mamy kogoś fajnego tutaj? Kto cię najbardziej, ten pan cię najbardziej ciekawi. No to proszę cię uprzejmie. Trzy. O kurczę, no tak, no bo poprosiła o tą urodę, więc teraz chyba niezależnie od tego, co ich tam kręci, odrzuca, to pewnie z każdym będzie miała taką chemię. I z racji, że to byś chciała ten pierwszy... A, czy jak się... A nie możecie się cmoknąć, bo nie mieliście pierwszego pocałunku. No dobra. No to po prostu dawaj o taką. No i git. I, I możesz w zasadzie pożegnać, bo, bo w sumie do niczego więcej ci nie jest potrzebny ten typek. Idź sobie tam rzucaj w kosza. Czy... Monika weszła do pracy, tak coś czułam. W sumie to mamy tyle, na tyle dużo tych funduszy, że mogę w końcu Monice kupić gitarę. O, proszę cię uprzejmie. Możesz sobie tutaj ćwiczyć w końcu. Dobra, mamy nowy dzień, także to jest y, kolejna dobra okazja, żeby tutaj pani Esmeralda Profesor się pokłóciła z Inocentem, no. To najlepsze, on się we wszystkim zgadza z nią chyba, dlatego mają te plusy, jej idą minusy, bo ona się z nim wykłóca, a on w sumie popiera jej zdanie, dlatego jemu ta relacja nie, nie spada te, te, te praktycznie wcale. No i zaraz chyba im zejdzie tutaj za uroczenie. O, pierwszy raz, pierwszy raz się nie zgodził z nią. Stwierdził, że mam cię dosyć babą. A nie, jednak się z nią zgadza. Okej, okay, dobra. No, w sumie to masz rację, w sumie to, to masz rację, tak. W sumie to, to łóżko w łóżkowych sypialni mi trochę przeszkadza. Wąz z łóżkiem, ja tu muszę miniatury zrobić. Monika przez praktycznie całą noc grała na tej gitarze i w sumie ma już połowę tutaj tego entuzjazmu. Nie wiem za bardzo na ile miała tego entuzjazmu, jak zaczęła grać, bo wiem, że na pewno jej to tak dosyć mocno spadło, ale no ma już w połowie, więc pewnie za niedługo sobie ponownie tutaj osiągnie ten maksymalny entuzjazm. Witoldzie, idziesz do pracy, skończ tego omleta, już się wystarczająco najadłeś, idź tutaj zapracować na swój a, dożywo czemu? Co? Ale. Przecież na początku odcinka miał takie na maksa. No to w sumie to i tak bez różnicy, bo pójdzie teraz i jeszcze raz pójdzie i pewnie dostanie ten awans, więc na spokojnie, tylko ciekawe czemu mu się tak obniżyło, jak w tej pracy nie był, bo miał wolne normalnie. Ale jak to doskonale nie, ty nie możesz być szóstkową uczennicą, aby ona chyba te wszystkie prace domowe poodrabiała, które miała za dzieciaka. No i tak nie bardzo ma się komu pochwalić o tym, więc chwali się nam po prostu. No. no, dobra, to teraz muszę przypilnować, żeby ona po prostu miała tak, no, czwórkę, bo jak będzie miała. chociaż, to by było ciekawe, że mogłaby mieć na tyle niskie te oceny, tam chyba trójkę plus potrzeba mieć, czy coś takiego, i by ją z tej szkoły prywatnej wyrzucili. Tak mi się wydaje, że jest to możliwe. Chociaż tak właśnie sobie uświadomiłam, że no, przecież Lucja ma mieć 20 kochanków jednocześnie, więc tego pana, co, co, co tutaj Jakuba, co on był, to trzeba zaprosić i trzeba z nim tą miłość wbić, bo nawet uroczenia nie ma, więc trzeba tam te relacje popracować nad tymi relacjami. Dobra, dawaj, zapraszaj go. A proszę, Dakota otrzymała awans, no to fantastycznie, Dakota, i powiedz, czy, ale to chyba nie jest już jeszcze szczyt, no właśnie, bo jeszcze Tutaj raz będzie trzeba awansować, okej. Okay. Ty w sumie już masz z nim 100 na 32, to możesz go pożegnać, bo ta relacja po prostu sama sobie z siebie urośnie, także nie ma sensu jej tutaj wbijać, a zaproś sobie kolejnego pana po prostu. O, o, dobra, mamy urodziny Smeraldy. Nie, niech będzie, pokażemy na wizji. To i tak już jej ostatnie. A wy tutaj jak tam? Aha, no całkiem nieźle w sumie. Weź może z nim po prostu pogadaj. Aha, świetnie, tak, Dalida wróciła z Katarem i znowu wszystkich bierze i zaraża. Oj, Dalida, Dalida. Wydaje mi się, że Lucja mogłaby dzisiaj nie pójść do szkoły, po prostu zrobić sobie wagary. Czemu nie? I może pójdziemy na jakąś parcelę publiczną na przykład, tak żeby właśnie, że niby gdzieś tam poszła, ale, ale niekoniecznie do szkoły, tak? Dobra, zjadłaś śniadanie, no to chodź, Lucja, gdzieś sobie pójdziemy. Okej, okay, skoro chcesz połowić w wolny dzień od szkoły, to czemu nie? Możesz sobie połowić. A tam jest jakiś nastolatek. Uuu i masz z nim chemię. O, i tutaj też jest melania brzuska, to jest akurat rodzina nasza dosyć yy, daleka. U, a ten. Patrz, patrz, ten pan na ciebie leci. Weź, weź. Ale widzę, że dziewczyny. No miałam mówić właśnie, że dziewczyny dosyć dobrze się dogadują, to nagle poleciały minusy, także. No cóż. Dobra, to wróć tutaj sobie do tego pana, z którym tam sobie romansowałaś i zaraz będzie trzeba w zasadzie spadać do domu, bo widzę, że ona i siusiu chce i głodna jest, także przydałoby się tam zadbać o potrzeby, a tutaj niestety toalety nie ma. Czy teoretycznie jest grill? Czy ja wstawiłam tu grill, czy ja w końcu nie, nie wstawiłam grilla, bo nie pamiętam, wstawiłam tam jest grill, więc można by podać, ale ale po co? W ogóle są podobnie ubrani kolorystycznie, bo tutaj góra taka żółta powiedzmy, a, a dół taki ciemny. Się dobrali tutaj. Ale okej, okay, masz z nim romans, yy, romansowanie tak? masz z nim zauroczenie. Tutaj relacja już jest zbita praktycznie na maksa, więc możesz sobie iść po prostu do domu. W sumie to pani profesor Esmeralda miała te urodziny i, i no, w sumie wylosowało jakiś tam strój, ale mogłabym zmienić taki może jakoś na bardziej pasujący do niej. Czemu nie? Niech się nie czuje jakoś super poszkodowana czy pominięta. No dobra, dostanie sobie taki komplecik i, i niech sobie, sobie w takim chodzi, chyba do niej mniej więcej pasuje. No nic innego nie, nie, nie umiałam na tą chwilę wymyślić. Dobra Esmeralda, nie wiem co ty możesz robić, um, na pewno nie możesz zdobyć logiki, więc po prostu odpręż się na łóżku i czekaj na, na to aż będziesz potrzebna. O, akurat dekota wróciła z pracy i z tego co pamiętam to potrzebuje nauki komendy z dechu, pies, więc... Tutaj proszę cię uprzejmie idź nauczyć tej komendy. Alicja, a ty w zasadzie, choć rachunki zapłacimy, ok? U, 2500. Właśnie miałam sprawdzać, jak tutaj idzie nauka tej komendy, ale widzę, że piesek jest dosyć mocno zmęczony, ale tam pewnie już niewiele zostało. O, proszę! Inocenty! Osiągnął sobie właśnie szczyt kariery, swój cel życiowy. Także gratulacje, Inocenty! Jesteś szczęśliwy już do końca życia. A, ty też masz tutaj wobec sportu, tak jak Łucja, więc Łucja możliwe, że ma po tobie to hobby, bo w sumie nie wiem, czy to jakoś dziedziczą po, po rodzicach, czy to jest po prostu losowe, czy zależy, nie wiem, może od charakteru Sima. Witold wraca, wraca z awansem, super Witold, no ale ten paseczek tutaj już tak, tak cieniutko, cieniutko, także w zasadzie można by powiedzieć, że nawet w ostatniej chwili sobie tutaj osiągnął ten cel życiowy, ale gratulacje Witold, jestem z ciebie mocno dumna. A czy tobie nie spadła jej ocena, mimo że nie była w szkole, albo to jest kwestia tego, że była na parceli publicznej? Albo to jest kwestia tego, że mam moda na te oceny, i może coś się po prostu tam nie załapało do końca. Nie wiem, czego to jest kwestia, ale czegoś na pewno. Sprawdziłam i Łucja nie ma telefonu komórkowego, dlatego właśnie jej kupuję, żeby miała swój własny. Kto tu śpi w pokoju Łucji? No, doprawdy, no Esmeralda, nie śpi w łóżku dziecka, tylko jak już to idź kładź się do swojego, jak już jesteś tak bardzo zmęczona. Co? A Monika wykorzysta. A to ona nie miała już tego jednego w, w sensie. Ona miała dwa, jeden wykorzystała chyba w sobotę i potem drugi miała w niedzielę wykorzystać, może poszła do pracy i pewnie dostała kolejny, bo mogło tak być po prostu. Dobra, Dakota wykąpana, no to pochwal za grzeszne zachowywanie się w wannie i weź do tej komendy, bo Dakota ma dzisiaj wolne. O, już niewiele zostało, także... Uda się zaraz to ogarnąć. A Alabama chyba jest, jest nauczona, więc musi pójść i dostanie pewnie awans. Też przydałoby się wykąpać, ale to już zrobimy po prostu po pracy. W sensie, jak Alabama wróci z pracy. Ty dzisiaj też nie idziesz do szkoły, bo się grała w kosza, także się zmęczyła. I dobrze, bo ta ocena musi jej po prostu spaść. Ale ogólnie na ten odcinek to by było wszystko, więc to, co sobie powiedzmy, że zaplanowałam na początku odcinka, to się udało zrealizować, nawet aż nad to się udało zrealizować. W następnym odcinku pewnie będziemy kontynuować tutaj wątek tej kłótni małżeńskiej między inocentem a pani profesor. Zobaczymy, czy uda się im dogadać, czy, czy, czy może tu jednak pójdzie coś bardziej w stronę rozłąki. No zobaczymy. No i też będziemy dalej pewnie tam u Łucją ogarniać te jej wszystkie różne relacje, żeby już tam pobijać miłość, czy coś takiego więc na pewno w następnym odcinku będzie się działo. Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, no i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych, cześć!